Ładnie idzie, idzie. Uuu, zobaczcie, takie okoniki. Pierwszy zestaw, drugi, trzeci. Fajny kolorek na przypominający właśnie. Ładnie, jak? Tam mamy cel dzisiejszej wizyty. Gdzie parking, zobaczcie, płatny. 20 zł za cały dzień. O, 5 zł za godzinę, ale to chyba na cały dzień nam się okala to brać. Tak, tutaj płacimy po 20 zł za samochód. Na dobę dostajemy, zobaczcie, taki fistaszek, ja mam dwa. I to tyle, to idziemy łowić. A jakby ktoś chciał skrócić stolet, to tam jest toaleta. 5 zł. Dzisiaj będzie z nami łowił Jakub, który no kosi. Kosisz, nie? Cały czas, nie? No. Jak on to robi, to ja nie wiem. Zresztą Michał też nie wie, jak on to robi. Nikt nie wie. Tak, nikt nie wie. Co ty tu masz? Mam paczuszkę dla ciebie, dla widzów, żebyś dorzucił do puli. Aha. Trochę gadżetów po szczupak, ksanda, czokoń, śledź. Ja pierniczę, to na sufit poleci. Tak, jak najbardziej. Proszę bardzo. Dziękujemy ślicznie. No a my dzisiaj co? Naszym celem jest port. Port w Helu, nie? Co byś powiedział o tym porcie? Bardzo fajny port, jest tutaj dosyć, no mnóstwo tego okona, małego, ale takie do 30 myślę, że podłubiemy. Trafiały się flądry, jak raz tu z Jarkiem byliśmy, więc myślę, że pobawimy się, na pewno się pobawimy. Wszystkie narożniki, mówisz, są okoniowe, czyli... Tak, no te okonie siedzą w tych narożnikach, na to się wygląda miejsce, albo drobnica tu się zbiera, albo coś takiego, ale w każdym narożniku... Okonia złowisz, nie? Kuba, łowimy dropshotem na glizdę. Tak. Bardzo skuteczna metoda. Filip przed chwilką okonia miał na... O, co ty masz? A masz takiego twisterka, tak. Zwykły twisterek taki kupiony w sklepie. A co tutaj będziemy zakładać? A ja się jeszcze nie uzbroiłem. Ale też jakąś gumkę. To chodź zobaczyć, co ma. O, pudełeczko z filmu. Tak, tak, to jest pudełeczko z filmu. Zobacz, co tutaj mamy, weź sobie. A, już jest kolejny okonek. No zobaczcie, dopiero żeśmy przyszli. Zerknij i powiedz mi tak na pierwszy rzut, co byś z tego użył właśnie w takich zakamarkach portowych. A, coś mniejszego tutaj. Fajny kolorek na przypominający właśnie pochodkowy, coś takiego, to na bank może działać, nie wiem jak to. Tutaj mam od Marka naprawdę tego sporo, tutaj takie mniejsze pypcie. No, możemy zacząć od tych termianek, albo... To jest co by na pewno. Wczoraj łowiliśmy z Filipem na takie raczki, wiesz? One zobacz, mają takie odnóża. O. I te odnóże, jak go uzbroisz odwrotnie, one jakby pływała jakaś żabka, wiesz, mała, coś w ten sposób. Bardzo fajnie pracuje właśnie. No Kuba, a ty co byś wziął? Glizdy też mamy, w różnych rozmiarach. Gąsiorkowe? No. O kurde, fajnie. Jeszcze nie mówiłem na te gumy glizdopodobne. Taką czerwoną glizdę. To Kuba, masz dzisiaj zadanie, sprawdzić czy zwykła glizda, czy taka czerwona marka gąsiorka od Fishbuya, okej? Okay? Michu mówi, że wszystkie narożniki na tej miejscówce są debeściarskie. Faktycznie sprawdziliśmy to tak na szybko, zatrzymaliśmy się na takim pierwszym narożniku. No i każdy po rybce złapał. Teraz idziemy na narożnik taki, tam mamy fokarium, zobaczcie. I teraz ten pierwszy narożnik według niego jest no, takim najbardziej obfitym. W ryby to jest taki punkt, w którym on zawsze się zatrzymuje, żeby sprawdzić, czy jest ok. Jeżeli jest mega ok, to nawet mówi, że czasami że zostaje tylko tutaj, nie idzie dalej. No, a jak jest powiedzmy średnio, to idzie dalej na port jachtowy, na marinę. Zobaczcie, tam dalej. Gdzie teraz za chwilkę pójdziemy? Woda dzisiaj, Filip, bardzo klarowna, nie? No widać, co w środku jest. No, bardzo czyściutko. Nie wiem, czy to na kamerze widać, ale tak no bez problemu ten metr, półtora, myślę, że nawet jest widać. Byś miał jasną, białą przynajmniej. O, podchodzą okonki. O, ładnie, daj. Z dna się ruszają. Wprawdzie takie małe pypcie, ale no to zabawa może być przednia. Kuba, co, idziesz na samo dno, lecisz? No, znaczy tak tonie. Przed chwilą było coś, strasznie dużo małych pypciu. No. Takich naprawdę małych. O, i jest coś. Woo!
niezastąpiona, zwykła, zobaczcie, glizda. Okej, okay. Często pytacie, czy można właśnie tak spinningować glizdą. Owszem, u nas w morzu można, jest to legalne. Zobaczcie, dendrobena taka ładna. Pewnie z dwójeczka, co? Dwójka, maksymalnie trójeczka, nie? Do trójka. No. I tam obok tata Michał na zero, bo on nie łowi na dendrobenę, nie? Tak to jest. Jarkiem Lusakiem często łowimy na dendrobenę, nie? I na zawodach przekonaliśmy się, że nawet taka sztuczna dendrobena też robi robotę. I zobaczcie, mamy glizdę, taką zwykłą glizdę od marka Gąsiorka w różnych rozmiarach. Filip, ja proponuję ci ten mniejszy, co? Nie, no patrz, taki. No to masz tą większą. Bo Marek Gąsiorek ma też, zobaczcie, taki. I one są też, zobaczcie, barwione w masie. Zobaczcie, takie dwa kolory, co w wodzie daje mega fajny efekt i miejmy nadzieję, że to się tutaj sprawdzi, Filip. No to zaraz będziemy wiedzieć. Kuba ma tą swoją glizdę no, w paru miejscach zahaczonych za haczyk i ona wtedy jest taka krótka i te mniejsze fajnie biorą. A u Filipa biorą, ale cały czas za ogon. Za długą glizdę ma. Zawsze, słuchajcie, zawsze można ją skrócić, nie? Ej, to nie jest głupi pomysł, Filip. Skrócimy ją, stuningujemy ją lekko. Nie lepiej tą mniejszą sobie wziąć? Nie, ja myślę, że jak my ją skrócimy, to będzie idealna. Patrz, zeszarły ci ją, ale jazda. Dobra, stuningujemy Filipowi glizdę, bo miał taką glizdę i one tak mocno mu atakowały ją, że po prostu zerwały ją z haka. Spróbujemy ją lekko stuningować, bo ona w oryginale ma 7,5 cm. I ja lubię tą końcówkę ogólnie, bo ona jest taka, zobaczcie, taka fajna, finezyjna, dlatego tu utniemy. O, tak, tyle. Siak. O, Filip się uparł, że będzie łowił bardzo ciężko, 5 gram, no ale to no, dzisiaj trochę wieje, więc... Wodnie wiesz, są cały czas na dnie. To zrzucić na dno to bierze, więc czym ciężej, tym lepiej. Zobaczcie, można by było zrobić coś takiego. O, trochę za szybko ją wyhaczyłem. O, i zobaczcie, mamy taką glizdę, która w tym momencie ma jakieś, bo ja wiem, 6 cm gdzieś. I to będzie strzał w dziesiątkę, Filip. Ja nawet, słuchajcie, swojej wędki nie ruszam. Patrzymy, jak Filip po prostu na tą glizdę po zarzuceniu zaraz złowi rybkę. Okej, okay, ale... O, jest, 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 masz? Dalej by za długo. Dobra, to ja wiem, to ja sobie wezmę tą mniejszą glizdę od Marka. Nie wiem, ile on tam ma, chyba 6 cm. Ta będzie najbardziej optymalna. No dobra, rzuciłeś kilka razy i już masz poszarpaną ją. No. Dobra, ja zobaczcie, mam tą mniejszą i ta mniejsza przyweź, pokaż tą jedną do drugiej. Filipa jest ucięta. Ta mniejsza, myślę, będzie idealna na czeburaszce wolgramowej, dwugramowej. No zobaczymy. Dobra, idziemy tam, gdzie powinniśmy dojść dzisiaj. Teraz jesteśmy na marinie, z której wypływaliśmy wielokrotnie łowiąc łososie. Tutaj skalo, tutaj stacjonował nas RIP. No i trochę wieje, ale myślę, że poradzimy sobie. I ta marina ponoć jest najbardziej obfita w rybki. Tylko że zobaczcie, wejście na nią jest zamknięte, a my możemy tu boczkiem tak troszeczkę wejść. Słuchajcie, to tak jak Michał mówi, to głównie po to, żeby no ogólnie wczasowicze, zwykli, tacy tutaj zobaczcie, spacerujący, nie wchodzili. My wiemy, jak się zachować, mamy pozwolenia morskie, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu. Tutaj według Michała jest, to jest ta dobra miejscówka. Tak, chyba najlepsza na Okonie. Mhm. Zostawimy tutaj, zobaczcie, jedno piderko dla kogoś, kto tutaj może przyjdzie w najbliższym czasie, a może przyjdzie do tego pontoniku w Opru. No to będzie już szczęście, nie? Idziemy do chłopaków tam dalej, bo nie wiem, czy oni coś czasami nie łowią, a ja po prostu tutaj stoję i gapię się w tą mega klarowną wodę. Słuchajcie, takiej wody przejrzystej nie widziałem jeszcze. Patrz, kolejny! Największe dzisiaj, co? No, jakby włożył wędkę do rzeczy. Teraz spróbuję tutaj. Jest, masz? Znaleźliście, słuchajcie, taką fajne miejsce. Okej, okay, i mam i ja. O, fajnie się gnie się super właśnie. O, dobra. O, i tak to się robi. No. Super, super.
Nie, i tu jest więcej, faktycznie. Zobaczcie, jest na tą glizdę od Marka Gąsiorka pyk. Wprawdzie nie duży. Nie duży, ale... Brań od groma. Spróbuję... O, tutaj Kuba też, pokaż, pokaż Kuba. Kuba ma też, o. Ja spróbuję to jakoś inaczej może uzbroić. To zobaczcie, one już tak ciągały to, że to aż zeszło. Zobaczcie. Temu mi ustały brania, zeżarły mi. Gumę, spróbujemy teraz coś innego. Co? O, panie! O, koń gigant. To już nie ma żartu. No i to na glizdę, nie? Tak, no. Na glizdę. Słuchajcie, Bartek z Gniezna nas odwiedził. Dla Bartka oczywiście morski full. Tylko musisz jakoś po niego przejść. Odwiedził nas Bartek z Gniezna. Mówi, że nas ogląda, to prawda? Tak, dokładnie. I powiedział jedno magiczne słowo, że tutaj się nie przyjeżdża bez wędki. Dokładnie. No właśnie, ale coś już próbowałeś? Nie, jeszcze nie, nie? Ja wczoraj przyjechałem, dzisiaj upłynęliśmy tam z rodzinką tutaj na Hel trochę pozwiedzać, ale jutro jestem na Motławie. Tak jest, my się też tam pojawimy, ale niestety nie jutro. I co, oglądałeś te nasze filmiki z Motławy? Tak, tak, no bo musiałem jakiś instruktaż mieć, nie? No, tak. No przydają się te filmy? Oczywiście, że tak. No teraz robimy taką serię Porty Polskie. Zaczęliśmy właśnie, to jest pierwszy odcinek, zaczynamy właśnie od Helu. I powiedz, no właśnie, bo trochę morale nam siadają, bo małe okonki całkiem małe biorą tylko, czy w ogóle warto robić te filmy? Nawet jak mało ryb jest. Zawsze warto, nie? Bo ja myślę, że nawet, jak to się mówi, rozmiar nie ma znaczenia, tak? Ważna jest przyjemność. Nie? Ja ogólnie jestem w stowarzyszeniu Spławi Gniezno. My bardziej z pławikami łowimy na tyczki, na baty, takie rzeczy, nie? Tak. Ale ja tam spinning i... Słuchaj, to na Belonę w sezonie bardziej majowym, na spławik, w Port Władysławowo, rewelacyjna sprawa. Tak? O to muszę. No, to tutaj przyjechać. Zachęcamy wszystkich z Gniezna, przyjedźcie. No, teraz na przykład się sprawdzają na jeziorach, nie? Jeziora Aleja z Brzegu. Tak. To twarde przynęty, nie? Dla mnie teraz w tym roku rewelacja są cykady, nie? Bo i szczupaki, i oko nie walą, to o. Że no. Oczywiście piwerko tutaj dla kolegi. A, zobaczcie, ma glizdę tylko czerwoną wybrał taką od Marka i jest pierwszy okoń. Ja mam na tą tradycyjną i powiem szczerze, wrzuciłem i od razu są schowania, nie? Słuchajcie, jesteśmy na tym pomoście i on się cały czas buja. I Filip mówi, że mu jest niedobrze, co niedobrze ci lekko, nie? Daj. Czy tak cały czas buja taka mini choroba morska. Właśnie na most tutaj, ale cały czas. No oczywiście to tak delikatnie buja. Jak walnie dużo, to niedelikatnie. Dobra, ale tak. No na cały czas, nie? Czuć to, że cały czas tutaj buja, no i to jest też plus. Jakby nie było takiego łowienia. Plus? No czujesz, że jesteś tak, wiesz, na wodzie prawie, nie? Na dorszak. Na dorszak, skurwa. Zobacz, i mamy kolejne branie. Ładnie, idzie. No to taki, wiesz, sympatyczny. Przy ultralajcie to już robi robotę. Co to jest za wędka, powiedz? SG2, czyli Savage Gear do 2 gram. Aha, no ale on przy moim, co mam do 3 gram Dragona, to jednak on taki bardziej sztywniejszy jest, słuchaj. No. On by obsłużył dużo więcej. Tak, myślę, że te SG2 to one mają duży zapas mocy, znaczy duży. Na pewno do 5-6 gram spokojnie by obsłużył. Więc zapas mocy mają. Tak samo to SG2 do 3,5, to one też, one są niedoszacowane, te SG2 jednak, nie? Ale przy takich rybkach to dają mnóstwo frajdy, nie? Tak. To się gnie, jakbyś miał nie wiadomo jaką rybę, nie? Dlatego do takiego portowego, w ogóle do street fishingu to mega kijek dla mnie, nie? Przetowy, tani, wędka to 250 zł gdzieś około, ale jeżeli ktoś chce się pobawić z małą rybą czy białą rybą, to bajka dla mnie ta wędeczka, nie? Tak, ale tak po zgięciu jego, to tak też widziałem, wiesz co, że to w sumie to taki przedział bym był, powiedział 3 do 10, wiesz? No, może być. 3-10, bo ja mam pół do 3 i jak czebureczkę wolframową trójkę założę, to już mam przeciążoną tą wędkę, wiesz? Tak samo jak ja mam tego kijaszka Mika do Lexusa, ten RX, on jest do 8 gram, ale przy mojej rybce to też się wyginam. Ale jako budżetowa wędka dla dzieciaka, czy nawet dla dorosłego, to fajnie. Odczucia fajne.
No i kołowrotek widzę już nie budżetowy. No nie. Już Shimano naści, także troszkę coś lepszego. Troszkę drożej, ale on nie przeszkadza ci, że on jest dosyć ciężki mimo? Jest duży, ale nie, no, on dobrze wyważony jest do tej wędki, więc nie czuję, że trzymam wędkę. Co? Zeżera się, no to tutaj bierzesz. Tam poszperaj sobie, zobacz, może jakąś inną przynętę wyhaczysz. Ciekawą. Częstuj się, czym chata bogata. Ta jest trochę długa, myśmy Filipowi ją skracali, nie? Bo to kawał dużego mięcha jest, nie? Ale tam powinny być też małe, wiesz? Tych dużych są też małe. Co to byłby za film, jakbyśmy nie pokazali jakiegoś patentu, tak, nie? Dla początkujących albo dla leniwych zawsze zestaw dropshotowy gotowy już, który można kupić prawie w każdym wędkarskim, jest to tania rzecz. Mhm. Trzy zestawy gotowe, tak. Różne rodzaje haczyków. Jeden zestaw kosztuje około 20 zł, tu jest akurat 19, ale są mega łatwo, mega fajnie nawinięte, oznaczone pierwszy zestaw, drugi, trzeci, tak. I sobie ściągamy od jedynki, dwójki i trójki. Tu jest akurat haczyk dziesiątka, bardzo, bardzo mały, fajnie, mało widoczny. Teraz ściągnę tą dwójkę, pokażę, jak to można sobie ściągać fajnie. No, zaczynamy od dwójki, bierzemy za żyłkę i kręcimy. Dochodzimy do haczyka, ściągamy. Dobre to. I co jeszcze jest fajniejsze? Już tylko to odłożę. Na końcu mamy takie małe cudy. Taki kółeczko jakby, no. I plecionką, czy tam żyłką, co kto ma, do tego się dowiązujemy. Ale to nawet możesz na agrawkę, jak masz. Agrawkę tak, możesz. No, nawet na agrawkę. Co? Tu jest gotowe, tylko dopinamy ciężarek i łowimy. No. Minuta, jesteśmy uzbrojeni i gotowi do łowienia. Także Filipo, weź to spróbuj. Proszę cię. Akurat ma agrawkę, o, to zaraz sobie to zaczepię na agrawkę. I zaraz damy ci jakiś ciężarek. Ty, i będzie. No, będzie gotowe. A ty gdzieś zahaczy, urwie. Tylko jedna drobna uwaga, żeby to przez przelotki, nie? Nie, bo przelotkę pójdzie. Musisz teraz uważać, nie? Dla początkujących, czy tam dla dzieciaków, czy dla leniwych. Mega sprawa. Nie? Tylko trzeba uważać na te przelotki. Tak, żeby nie podciągnąć bo, tego. Tak. No i... To porcelanki od razu. To fajnie się docisnął do końca, jeśli nie urwał. No, fajnie. Dobra, czyli Filip, uważaj na przelotkę. Tak, myślę, że pierwszy, drugi rzut i będzie ryba na dropshota. A no, za trzecim przelotka pójdzie. Które posuwały, to pójdzie i zwracały do niego. Okej. Uuu, panie! Patrz, ale jak! Nie no, ten jest naprawdę dobry. O, popatrz! Ryba dnia dzisiaj. Uuu, zobaczcie, takie okoniki. W taką mega parówę lampę mamy. Środek dnia. Na glizdę produkcji Marka Gąsiorka. Michał był koło Lokersa, pana, który tutaj sprzedaje chyba te rzeczy i tam sobie łowi na spławik. Na spławik chyba, nie? Tak, łowi na spławik, na robaczka i mówi, że zdarza mu się o konia trafia takie 30 plus grube. Ale bardziej mówi, albo właśnie trzeba dużo chodzić, albo pod wieczór bardziej, nie? Te większe się aktywują. A łowi też flonderki, ale flonderki przy wyjściu z portu. Albo wejściu, jak zwał, tak zwał. Ale to też nie na spinning. No nie na spinning też pewnie gruntowo, ale flonderki wieczorem niestety, nie? Przy wyjściu z portu, zobaczcie, to jest tam, gdzie mamy ten radar taki, tam można łowić i najlepiej rzucać w stronę Gdyni Zatoki, chyba, tak? No. Czyli Zatoki, na otwarte. Na otwarte. Ale to już metoda gruntowa, jakieś mięsko albo dendrobena na końcu, tak? No, myślę, że na pewno raczej tak. No, na spinning pewnie, pewnie tam jest prąd troszkę większy, trzeba by było większymi główkami, żeby to trochę poleżało na tym dnie, nie? No. A zanim to by wpadło, to nasza główka już by tam zeszła troszkę. Ale to nie próbuje.
Zobaczcie sobie, filmik zrobimy wam, tam u góry podlinkujemy, jakie są te nowe przepisy, takie typowo morskie, taką pigułę, jakby ktoś się tutaj wybierał. Tam zobaczcie, na samym końcu można sobie stanąć wieczorkiem, porzucać na grunt. Bardzo, bardzo fajna sprawa, ale to już nie jest spinningowanie. Dzisiaj próbowałem, naprawdę dużo próbowałem łowić na czebureczkę wolframową 2-gramową, ale weźcie pod uwagę to, że tu jest głęboko. Nie wiem ile tutaj jest, ale parę dobrych metrów głębokości jest, jak chcemy te okonie podbierać z dna, bo one dzisiaj są przyklejone do dna, naprawdę nie chcą za bardzo żerować. Pewnie dlatego, że mamy taką patelnię tutaj w tym porcie, jest normalnie ukrop straszny. Długi rękawek, już to też wam mówiłem, ja preferuję jednak mimo wszystko te długie rękawki, jak jest taki duży ukrop, z tego względu, że po prostu no, nie jestem później zdzierany cały. Filip ma krótkie rękawy, chłopaki też, cała reszta krótkie rękawki. A teraz właśnie zobaczcie, takie tutaj rejsy przypłynęły nam z Gdyni. Gdynia Hel, taki katamaran leci, także można to połączyć przyjemne z pożytecznym, z rodzinką na przykład, jeżeli stacjonujecie sobie w Gdyni, możecie tutaj z wędką przypłynąć takim katamaranem, połowić troszeczkę na Helo, w porcie Hel, no i potem z powrotem wrócić katamaranem. Myślę, że zarąbista sprawa. A co wasza rodzina ma robić w porcie, powiecie? Oprócz tego, że mamy dużo, zobaczcie, takich sklepików, to mamy też gastronomię. Mamy jakieś tam lody, gofry, mamy rybkę nawet, także bez problemu jesteście w stanie tutaj sobie przyjechać z rana. Oni sobie tam pójdą na gofra, ty sobie połowisz, bądź też na odwrót. No i potem sobie wrócicie. Jedna tylko ważna rzecz, ważna uwaga, że jeżeli mamy szczyt sezonu, to warto by było zawczasu kupić sobie bilet na powrót, bo może się okazać, że tym ostatnim katamaranem się nie zabierzecie. Jeżeli planowaliście lub jesteście na w Jastarni, to z Jastarni na Hel również płynie nasz przyjaciel, nasz kolega, który kiedyś pływał na dorsze. Tam macie do niego albo link w opisie, macie sobie, zobaczycie, tramwaj wodny. Czyli z Jastarni też możecie sobie tutaj przypłynąć, połowić troszeczkę i wrócić do Jastarni. A my będziemy właśnie teraz lecieć do Jastarni, żeby wam pokazać Jastarnię jako drugą fajną miejscówkę na fajne okonie, czy też flądry właśnie w lecie. Flądry, no słuchajcie, w dzień rzadkość, zdarzają się. Mamy film z flądrą z lata w porcie. Nie, to nie było lato, to był kwiecień, maj, i one wtedy brały bardzo fajnie na spinning, właśnie na dendrobenę. Link do filmu macie w opisie. A, port. Zobaczcie, oblegany port, oblegany. Dobra, słuchajcie, szybkie podsumowanie w porcie, czy to będzie port we Władysławowie, w Jastarni, na Helu, gdziekolwiek. Pamiętajcie, podstawową przynętą, która tutaj nam się na przykład też najbardziej sprawdziła, ale też taką, którą ja łowię od wielu lat, jest to po prostu zwykła dendrobena, dwójka bądź trójka, czyli glizda. Możecie spinningować na glizdę, na czebureczce wolframowej, z tym, że wtedy musicie tą czebureczkę mieć no, malutką, niewielką, najlepiej 1-gramówkę. Ja tutaj mam, zobaczcie, trójkę, więc w tym momencie korzystam bardziej z dendrobeny od marka Gąsiorka, Fishby. No gumową, możecie kupić też inną, natomiast ważne, żeby ona nie była za duża. Widzieliście też ten duży okoń, który wziął też na taką małą glizdę, i to zależy, czy chcecie mieć zabawę. Jak chcecie mieć zabawę, to bierzcie małe przynęty, mniejsze haki, mniejsze ciężarki. Dzisiaj ostukaliśmy dno i to się sprawdzało. Stukanie w dno bądź też na jakimś bocznym troku, czy też na dropshocie, to się naprawdę dzisiaj fajnie sprawdzało. Dendrobena numer 1, port Hel. Lecimy do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!